Bo to pierwszy raz widzę takie zadania, to jakieś koncepcja nowa trenera, no nie wiem, koncentrację przed meczem, czy... Nie, tylko pomagamy, wspieramy, to przez rehabilitację potrzebujemy i... Zobaczymy, jak to wygląda. Ile macie sztuk do wycięcia, wiecie? Łącznie was 150, a to już kończymy. Nie, to szanuję bardzo. Nie wiem, czy to nowe ćwiczenie na koncentrację dla chłopaków, dla rezerwowych, czy coś innego, ale widziałem, że wycinanki dostali. Tak, dostali wycinanki, bo w poniedziałek wybieram się do przedszkola w Radzionkowej. No i musieli mi pomóc w wycinaniu niespodzianek dla tych dzieciaków, biletów na mecz z Tychami, dla nich i dla rodziców, więc sam tego bym nie zrobił, bym to robił bardzo długo, a tutaj wykorzystując ten wolny czas, może i zwiększyło to ich koncentrację, więc... Dwa w jednym. Druga, nieco poważniejsza zmiana przed meczem, czyli opaskę kapitańską założy nie Bartek Gwiaździński, a Michał Szromek. Skąd taki pomysł? To jest moja decyzja po konsultacji z Bartkiem. Chcemy wyzwolić jeszcze w młodzieży więcej odpowiedzialności za ten zespół. Starszyzna wie, że nawet gdy nie ma tej opaski, to i tak jest odpowiedzialna za zespół, odpowiedzialna za to, jak wygląda ruch radziowy, odpowiedzialna za wynik. Młodzi jeszcze się tego uczą i tutaj ta opaska, być może dzisiaj, być może na innych meczach, będzie wędrować dla zawodników, którym bardzo zależy na ruchu Radzionków, ale którym my jako zespół, jako sztab musimy też pomóc. Musimy im pomóc wyciągać z sytuacji trudnych, a Michał w takiej może nie jest, ale ma tych sytuacji do strzelenia bramki bardzo dużo. Ta piłka nie chce wpaść, więc tutaj może w ten sposób go jeszcze zbodźcujemy i to i dzisiaj to będzie na plus. Skupiamy się już na lidze, bo w środę odpadliśmy z Pucharu Polski, ale tam młodzież podobno pokazała się z dobrej strony. Czego dowiedzieliśmy się o ruchu Radzionków, jeśli chodzi o szeroką kadrę po spotkaniu z Zielonymi? Powiem szczerze, jestem dumny z tej młodzieży, bo rywalizowała z wyjściowym garniturem Sząbierek, gdzie są naprawdę dobre nazwiska, jak nie bardzo dobre, jak na poziom rozgrywkowy, w którym jesteśmy i to też nasi kibice mogli zobaczyć grając z Myszkowem i tutaj naprawdę dla nich szacun, bo było blisko, żebyśmy wyrównali w końcu jeszcze, bo rzut karny dla nas był ewidentny, niestety do teraz nie wiemy czemu nie został podyktowany, faul został wyciągnięty z pola karnego, ale to nie o to chodzi. Jestem bardzo zadowolony, bo pokazało to, że oni też potrafią walczyć o siebie przede wszystkim, potrafią walczyć o zespół i jeżeli taka potrzeba będzie w lidze, to nie będę się mógł bać na nich postawić. W lidze jest inna potrzeba, trzeba robić punkty, nie wygrywamy od jakiegoś czasu i pewnie to w głowach po prostu siedzi, natomiast ten styl przestaje się liczyć w momencie, kiedy od dłuższego czasu punktów brakuje. No dokładnie, brakuje, no ale tutaj też ten wrzesień był specyficzny, bo nam uciekł jeden mecz sobotni z Tychami. Więc tutaj będzie to do nadrobienia. Gra wygląda ok, czy to na Wiktorii, czy na Odrze, ale nie było kompletu, więc tutaj u siebie w domu musimy wygrywać, żeby punktować. Tabela jest tak wąska, tak spłaszczona, tak to wszystko wygląda, że po prostu liczymy na te najbliższe dwa mecze i wskoczymy w górę w tabeli i tam też będziemy próbować się utrzymać. Tam panie słychać, widzę, że niedobrze. Niestety Peszek w ostatnim czasie znowu podejrzenie złamania, muszę okula chodzić. Ale to jest co innego na szczęście chyba niż ostatnio, nie? Zdecydowanie mniej poważna sytuacja. No tak, no ale znowu przerwa i znowu muszę to wyleczyć. Jak długa przerwa, wiesz już? W piątek idę na konsultację, zdjąć szynę, no i idzie, nie wiem co mi powiedzą, czy to będzie miesiąc trwać, nie wiem, zobaczymy. Ale operacja nie będzie potrzebna. Mam nadzieję, że nie, mam taką nadzieję, no. Okej, to super, bo ty już zacząłeś się nieźle czuć chyba po tym powrocie na wojsko, nie? No, coraz lepiej to wyglądało, na treningach się dobrze czułem, no ale nie wiem, no, trochę pewnie jest i znowu kontuzja.
Jeszcze powiedz mi, jak to się stało, że tak, ja patrzyłem sobie na powtórkę, tylko po prostu skoczyłeś do głowy i chyba źle padłeś, nie? No, wyskoczyłem do głowy, wygrałem główkę z przeciwnikiem i przeciwnik uderzył jakby w moje plecy. Odleciałem do przodu i źle po prostu spadłem na ziemię. No dobra, czekamy na ciebie, teraz ale krócej niż ostatnio. No, rozumiem. Mam nadzieję, no. Dziękuję. Ile mamy piłek? Tak, 14 plus 15 do gry. Wiem, że do gry będzie 9 piłek, a te 6 to są premiumowe. Czyli na dzisiaj. Nawet przy prowadzeniu nie będziemy kraść czasu. Nie, to nie chodzi, żeby kraść czas, to chodzi, żeby właśnie było więcej piłek, jeżeli można grać płynnie. Niezależnie od wyniku. Się zdarzyły sytuacje, kiedy byliśmy poszkodowani taką sytuacją, że ktoś wziął piłkę, zagrał i strzelił bramkę. Zdarzało się to i tak. Zmiana kapitana dzisiaj, jak nie może mieć wpływ na zespół? Zmiana kapitana, oczywiście ona jest jakaś, w jakimś sensie symboliczna, ale... Na zespół to bardziej chodzi o zmianę dla tego konkretnego zawodnika. No Michał jest tutaj wychowankiem i dla niego myślę, to jest super sprawa przed własną publicznością jako wychowanek być kapitanem drużyny. Także mam nadzieję, że dzisiaj coś strzeli z tej okazji. Oby to było za 3 punkty, brakuje nam punktów. Zaraz zaczynamy, więc tego czasu na gadkę dzisiaj wyjątkowo mało. Ale chyba jest potrzebny taki moment, w którym kamień z serca spadnie, bo on rośnie. Tak, bo my sobie możemy mówić odnośnie przygotowania mentalnego, odnośnie rozmowy w szatni z zawodnikami, natomiast takim punktem decydującym jest zawsze ten wynik, tak? Jeżeli jest ten wynik, to po prostu z siłą rzeczy ten mental jest lepszy. Zobacz pan, od początku żyjemy, dzisiaj nie ma p***ania na siebie, jesteśmy jedną drużyną. Musimy w końcu wygrać dzisiaj. Jest więcej, dawaj gesta. Żomi! To wygramy! Chile! 29 dni czekali kibice Ruchu Radzionków na kolejny mecz Cidrów na własnym boisku. Tyle samo czasu minęło od ostatniego zwycięstwa żółto-czarnych w lidze. Od 31 sierpnia i 3 punktów zdobytych po wygranej z Przemszą Siewierz ekipa Ruchu nie potrafiła pokonać kolejnego rywala, choć biorąc pod uwagę, że ze względu na przełożenie jednej z kolejek z przyczyn pogodowych Radzionkowianie rozegrali w tym czasie raptem 2 spotkania, trudno było w szatni Cidrów mówić na tym etapie o poważniejszym kryzysie. Aby pozbyć się jednak powodów do niepokoju, Radzionkowianie chcieli wygrać z jednym z nieodległych sąsiadów w tabeli, Kuśną Ustroń. Na sobotnie spotkanie trener Marcin Czcionka desygnował jedenastkę identyczną do tej, jaka rozpoczynała całkiem niezły w wykonaniu Ruchu mecz z Odrą w Wodzisławiu Śląskim. Drużynę w roli kapitana wyprowadził jednak nie Bartłomiej Gwiaździński, a wychowanek żółto-czarnych Michał Szromek. W kadrze meczowej zabrakło kontuzjowanych Rafała Otwinowskiego i Fabiana Brewczyka oraz pauzującego za czerwoną kartkę sprzed tygodnia Franciszka Stachonia. Pierwsi w sobotnie popołudnie zaatakowali przyjezdni z Ustronia. To pierwsza minuta meczu, dośrodkowanie Jakuba Waliczka i niecelna na szczęście dla gospodarzy główka kapitana ekipy Kuźni Michała Pietraczyka. Sam obraz meczu na wstępnym etapie wyglądał jednak na wyrównany. 9 minuta, teraz atakuje Ruch Radzionków. Zrobił miejsce Marcinowi Kowalskiemu Michał Szromek. Kowal wpadł w pole karne, uderzył z ostrego kąta lewą nogą, no i sprawił pierwszy kłopot Karolowi Szymeckiemu między słupkami Kuźni. Kwadrans później groźnie skontrowali przyjezdni. 21 minuta, piłka trafiła do pędzącego prawym skrzydłem Kamila Szlufarskiego. Szlufarski dograł dobrą centrę i tym razem odrobinę tylko pomylił się Pietraczyk. Goście mogli więc prowadzić, tymczasem kilkadziesiąt sekund później nadziali się na atak Radzionkowian. Dobrze zagrał Kacper Zalewski w kierunku Marcina Kowalskiego, wyszedł przed swoje pole karne interweniując głową Szymecki. Piłka trafiła jednak pod nogi Kowalskiego, ten zagrał do Szymona Siwego, który skorzystał z okazji i precyzyjnie skierował piłkę do siatki rywala. Od 25 minuty Ruch Radzionków wygrywał z Kuźnią Ustroń 1-0, a to był drugi kolejny mecz z golem Wszędobylskiego, ostatnio Szymona Siwego, który teraz wystawiany jest przez trenera Marcina Czcionkę na boku pomocy. Przez kolejnych 15 minut brakowało nieco emocji pod bramkami obu ekip, aż do 40 minuty świetna piłka Tomasza Harmaty w kierunku Marcina Kowalskiego, niepewne wyjście przed własne pole karne Szymeckiego i Marcin Kowalski korzysta z prezentu do asysty, dokładając gola. Ruch Radzionków wygrywał w tym momencie już 2-0 i dobrze układał sobie to spotkanie na dalszą jego część. A dla Kowalskiego to drugi gol w sezonie, pierwszego zdobył na otwarcie w starciu z Gwardią Ordontowice. W samej końcówce pierwszy od
odsłony przyjezdni próbowali wystarać się o gola kontaktowego. Dość sprawnie przedostali się pod pole karne Ruchu Radzianków. Piłka trafiła do Kamila Szlufarskiego. Szlufarski uderzył nieźle z dystansu. Przetestował Dawida Stambułę, ale ten spisał się bez zarzutu. Do przerwy Ruch Radzianków nie stracił zatem gola i wygrywał z Kuźnią Ustroń 2-0. Czy do Miłego i wiemy, kurwa, że oni presują, bo to oni mają alternatywę tylko zagrać z pierwszej. To my, kurwa, reszta musi być już czujna na to, że on musi, że zagra z pierwszej. Wystarczy, że wiecie, pójdzie trochę niedokładna i oni jadą. Panie, pan teraz oni już udają na oczy. Ja nie wiem, kurwa, parę razy wyjść, kurwa, pressingu, kurwa, to już, kurwa, z dupą zajdą. Wiecie, gdzie jest największy problem naszej drużyny? Wiecie, gdzie jest? Ja wiem. To nie jest fizyczność, to nie są umiejętności, to jest głowa. Głowa, wiecie przed czym? Boimy się, że możemy odnieść sukces. To było na Szobrach, to było na Odrze. No nie! Ja jestem lepszy, ja wygrywam, chłopaki, naturalna kolej rzeczy. Przyszliśmy po to, żeby wygrać mecz. Im bliżej końca, tym lepiej dla nas. Róbmy swoją robotę dalej. To wygramy! Finie! Ruch wyszedł na drugą odsłonę spokojny, ale zmotywowany. 5 minut po zmianie strony zdobył trzeciego gola. Najpierw piłkę wywalczył Kacper Zalewski. Podał ją do Michała Szromka. Szromek do Bartłomieja Gwiaździńskiego. Ten znakomicie asystował Marcinowi Kowalskiemu, który w 50 minucie miał już na koncie dublet. Ruch wygrywał w tym momencie 3-0. No i naprawdę zdawało się, że tego dnia nie pozwoli zrobić sobie krzywdy. Zaowocowała siła doświadczenia i jakości. Ciasteczko Gwiaździńskiego do Kowala i spokój doświadczonego snajpera Ruchu Radzionków. Ale w 53 minucie Radzionkowianie pozwolili przyjezdnym uwierzyć w to, że uda im się w Radzionkowie zapunktować. Nie najlepsze podanie Ćwielonga do Gwiaździńskiego. Przyjęli piłkę Ustroniania, a potem fantastycznie, bez przyjęcia zza pola karnego, huknął Mikoła Bój. No i mieli na koncie swoje pierwsze trafienie goście z Ustronia. Być może w tym momencie odrobina niepokoju wkradła się w serca kibiców żółto-czarnych, zwłaszcza, że ten gol był naprawdę śliczny, ale Ruch udowodnił, że po prostu zasługuje tego dnia na wygraną i nie zamierza pozostawiać co do tego złudzeń. 67 minuta, Karol Szymiecki łapie piłkę po zagraniu swojego obrońcy Mateusza Pytla, no i Ruch miał rzut wolny pośredni z obrębu pola karnego Guźni. Bartłomiej Gwiaździński zagrał do Oliwiera Lazara. Po jego strzale piłka odbiła się od obrońców przeciwnika, wylądowała pod nogami Marcina Kowalskiego, a Marcin Kowalski w 68 minucie cieszył się z hat-tricka. Fenomenalny występ doświadczonego gracza Ruchu Radzionków, ale też znakomite i skuteczne przede wszystkim zawody całej ekipy żółto-czarnych. W tym momencie gospodarze wygrywali już 4-1. I mieli ochotę pójść po więcej. 72 minuta, powalczył piłkę na połowie rywala Bartłomiej Gwiaździński, później Michał Szromek rozegrał piłkę z Marcinem Kowalskim, ten do Oliwiera Lazara, Lazar do wprowadzonego na boisko Kamila Kopcia. Kopeć poradził sobie w polu karnym. Wreszcie Marcin Kowalski przewracał się w starciu z Karolem Szymeckim. Szymecki interweniował jednak czysto, Cidrom pozostawał jeszcze rzut rożny. Z narożnika boiska dośrodkował Oliwier Lazar, głową uderzył Miłosz Ćwielonk, obronił to Szymecki, ale piłka trafiła jeszcze na głowę Tomasza Harmaty, a Harmata podwyższa prowadzenie Ruchu Radzionków, jednocześnie zdobywając gola w dniu swoich 33 urodzin, a zatem udane święto defensora Cidrów i udany dzień dla całego Ruchu Radzionków. Od 73 minuty wynik brzmiał już 5-1. Na kwadrans przed końcem tego meczu przy gromkich brawach boisko opuszczał Marcin Kowal. 3 gole tego dnia, udział przy każdym z pozostałych, fenomenalny występ Kowala, a do końca meczu pozostawało jeszcze kilkanaście minut. W tym okresie niewiele już jednak działo się pod obiema bramkami, choć rozmiary porażki mogli zmniejszyć jeszcze przyjezdni z Ustronia. Dobrze jednak spisał się w tej sytuacji Dawid Stambuła, a później pozbyli się piłki ze swojego pola karnego obrońcy Ruchu. Więcej trafień w tym spotkaniu już nie było. Ruch Radzionków przełamał się w efektownym stylu, wygrywając z Kuźnią Ustroniaszy 5-1 i to był świetny prognostyk przed kolejnym zbliżającym się środowym meczem z GKS-em Dwa Tychy, w którym Ruch chciałby udanie odrobić zaległości z 10 kolejki pierwszej Ligi Śląskiej. Panowie, dawno tego nie było. Drop, dawaj. Cidera!
Kowal, który atrykt w życiu? Szczerze nie pamiętam. Kilka ich było, tak? Ale ten ostatni pewnie dawno. Naprawdę nie pamiętam, czy jakiegokolwiek miałem atryka w życiu, tak więc. Tym bardziej się cieszę. No dobra, dzisiaj był taki mecz, długo narzekaliśmy na niewykorzystane okazje, że ich jest sporo, że nie ma co strzelać. No to dzisiaj w zasadzie mam wrażenie, że wykorzystaliśmy 90%. No tak, tak jak w poprzednich meczach gdzieś tam ta skuteczność szwankowała, tak dzisiaj wykorzystaliśmy naprawdę praktycznie chyba wszystko, co było, a może i nawet więcej. No ale jakby dla nas najważniejsze to, że zgarnęliśmy 3 punkty, bo ostatnio było ciężko. Bardzo nas cieszy to zwycięstwo. No i co, i mamy nadzieję, że pójdziemy za ciosem. Już za 2 dni, za 3 dni kolejny mecz, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko podtrzymać tą pasę strzelecką i zdobywać kolejne punkty. Prawda, czyli... Prawda, ale to była złota głowa. Złota dynia. Także to cieszy, Tomek się odblokował. Jak się przełamywać, to tak czasami w piłce bywa. Nie, że jak zażre, to po prostu to leci. Znaczy, no powiem szczerze, dobrą grę dzisiaj przełożyliśmy też na bramki i tego nam brakowało przede wszystkim w poprzednich meczach. I tutaj nie ma dwóch zdań, bo grając dobrze, stwarzając sobie sytuację, nie strzelaliśmy, nie wykorzystywaliśmy. I to kończyło się nie takimi wynikami, jakimi byśmy oczekiwali. A dzisiaj dobra gra przełożyła się na bramki i mamy zasłużone zwycięstwo, choć z bardzo dobrym przeciwnikiem, na którego mocno, mocno się szykowaliśmy i udało nam się zrobić to, co chcieliśmy. To był mocny przeciwnik, który do tej pory w lidze pokazywał, że nie przypadkiem o te 3 punkciki w tabeli miał więcej, bo po prostu je zrobił. Tym bardziej brawo za to, że dzisiaj nie miał tutaj dużo do powiedzenia. Nie miał dzisiaj tutaj do powiedzenia, ale już rozmawiając na chłodno po meczu, to też stwierdzili, że byliśmy lepsi i czasem zdarza się taki słabszy mecz i mieli go pewnie dzisiaj w Radziąkowie, ale to też jest w pokłosie tego, że to Ruch Radziąków dzisiaj naprawdę zagrał solidne zawody, solidnie próbował grać piłkę cały mecz mimo dobrego pressingu rywala i dzięki temu stworzyliśmy sobie sytuację w przestrzeni za plecami i zdobyliśmy bramki. Także jestem bardzo zadowolony, bo chłopaki ciężko trenują, zespół ciężko trenuje na to, żeby robić punkty. I w końcu dzisiaj wkroczyliśmy na tą ścieżkę zwycięstw, dzisiaj się cieszymy, ale od jutra już myślimy o Ośrodzie, o Tychach, bo tam też będą kolejne punkty leżały na murawie i musimy zdobyć. Zaglądałem sobie do tabeli, patrzyłem na wyniki z tej kolejki, no i tak to się wszystko układa, że w 4 dni te humory przy oglądaniu właśnie tabeli mogą się u nas mocno zmienić. No trzeba wygrać z tymi Tychami, bo jest mega płasko w czwartej lidze. No ale dokładnie, no tutaj jest każdy zespół poziomem jest bardzo wyrównany i tutaj o wyniku końcowym decydują naprawdę detale i nie ma co gdzieś tam się spodziewać łatwego meczu w środę i z całą powagą do tego meczu podejdziemy i z całym zaangażowaniem, żeby zdobyć 3 punkty, dlatego tak istotne były te dzisiejsze 3 punkty.